Wir wollen einen Abschnitt lesen aus 1. Timotheus 2, und zwar Prze von Vers 1 bis einschließlich 8. Verzittammy Urywek z 1. Listu do Timoteusha. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 8. 2. Listu z 1. Timotheusha. Drugi rozdział od pierwszego do ósmego wiersza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan wierzę i w prawdzie. Chcę, tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym Echym. miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Der erste Timotheusbrief ist von Paulus an Timotheus geschrieben. Der List do Timotheusza został napisany przez apostoła Pawła do Timotheusza, damit er wissen sollte, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Aby było to wiadome, w jaki sposób się należy zachowywać w domu bożym. Dieses Haus Gottes ist die Versammlung des lebendigen Gottes.

to tylko i wyłącznie w zgromadzeniu Bożym. Dieses Haus Gottes hat verschiedene Kennzeichen. Ten Dom Boży ma, nosi różnorodne cechy. In diesem Haus wird Gott angebetet. W tym domu Bóg jest uwielbiany. In diesem Haus spricht Gott zu uns. w tym domu Bóg przemawia do nas. Und dieses Haus ist auch ein Bethhaus.

The Paulus hat also etwas, was er an Timotius sagen will. A więc apostoł Paweł ma tutaj pewne rzeczy, które on w sposób taki pouczający, napominający chciałby przekazać do Tymoteusza. Und wenn das jeżeli pojawia się przed nami to słowo napomnienie, dürfen wir nicht an Erziehende Korrektur denken, to nie powinniśmy koniecznie od razu myśleć o tych wychowawczych korektach naszego postępowania. Das liegt mehr in dem Wort Zurechtweisung. Gdyż to bardziej jest zawarte w tym Słowie Doprowadzenie do Porządku. Ermahnung kann man eher beschreiben mit vorbeugenden Belehrungen, damit es nicht zu einem Fehlverhalten kommt. Napomnienie to można bardziej streścić w takich słowach, że jest to zapobiegawcze pouczenie, aby właśnie nie doszło do złego, błędnego rozwoju sytuacji. A Paweł tutaj myśli przede wszystkim o szczególnego rodzaju pouczenia. Also vor allen Dingen will er jetzt a więc przede wszystkim, przed wszystkimi innymi rzeczami, chciałby Tymoteuszowi coś teraz powiedzieć. On chciałby, aby ukierunkowane, pewnego rodzaju modlitwy były wykonywane. I najpierw on tutaj wymienia błagania. Flehen wird nötig. In ganz besonders schwierigen Umständen. Są w Wir wissen von Mose, dass er dreimal flehte in bestimmten Angelegenheiten. Wir lesen Mose, dass er dreimal in bestimmten Angelegenheiten Auch Paulus sagt in 2. Korinther 12, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn. Również i Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w dwunastym rozdziale, że w tej sprawie Pana błagałem. I ja myślę, że my wszyscy, skądkolwiek my tylko pochodzimy, wszyscy mamy wiele powodów, In Zeiten zu dem Herrn zu flehen. aby w tych określonych, bardzo trudnych, ciężkich czasach i sytuacjach Pewnych sprawach błagać e, pana. Zu dem Herrn oder zu Gott schreien auch wegen bestimmter missstände in unserer mitte. Do Boga albo do pana można by powiedzieć wrzeszczeć w modlitwie z powodu pewnego rodzaju e, złych sytuacji wśród nas. Gebet jest mir ein allgemeiner Ausdruck. Modlitwa to jest określenie bardzo ogólne. Vielleicht kann uns Lukas 11 etwas helfen? Może e, rozdział jedenasty z Ewangelii Łukasza mógłby nam w tym względzie bardziej pomóc. Gdy uczniowie podeszli do Pana z prośbą, aby on nauczył ich modlić Dafür to das Beispiel an von dem Mann, der Besuch bekam nicht hatte es im taki przykład męża, który e, nieoczekiwanie otrzymał odwiedziny. I nie miał wystarczającej ilości chleba, aby swoich gości ugościć. I wtedy on pewnego rodzaju modlitwę, albo inaczej można określić, to prośbę przedłożył swojemu przyjacielowi: bardzo krótką i zwięzłą: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Wir uns an ein wenig orientieren. Jeżeli modlimy się publicznie, to powinniśmy na podstawie tego przykładu e, m, tak zorientować się, jak ta modlitwa powinna wyglądać. Wenn wir allein beden, können wir, wenn wir haben, stundenlang Jeżeli modlimy się w samotności, to jeżeli mamy wystarczająco dużo siły, możemy modlić się przez długie godziny. Aber dazu bedarf es auch Kraft. Ale to też i wymaga naprawdę wielkiej siły. ich lange, Ja, w moim życiu przeżyłem takie lata, w których w nocy przeważnie spałem tylko 3-4 godziny. Wtedy mili bracia do mnie mówili: "No jak dobrze, wtedy masz czas, aby się modlić". A wenn du nicht schlafen kannst und willst jeżeli Ty nie potrafisz spać i bardzo potrzebujesz tego snu, to wiedz o tym, że też nie będziesz miał i odpowiedniego spokoju, ducha, aby się modlić. Ja sobie pomyślałem, na pewno mi to radzą bracia, którzy każdej nocy wyśpią się 8 czy 9 godzin. Aber das war nur etwas Ale to tylko tak pobocznie. Dann kommt das dritte Następnie trzecią rzecz tutaj mamy wymienione e, modlitwy, takie prośby. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Prośby przyczynne. To jest bardzo piękne wyrażenie. Es gibt ja verschiedene Begriffe, womit man das Beten überhaupt erklären kann. Są różnorodne określenia, którymi można też i opisywać e, modlanie się. Wir beten einmal, weil wir in uns Keine Möglichkeit sehen, das Problem zu lösen. My e, po pierwsze modlimy się z tego powodu, że my sami w sobie nie widzimy możliwości rozwiązania jakiegoś konkretnego problemu. Das heißt, wir können es selbst nicht. To znaczy, sami nie potrafimy. Und deshalb wenden wir uns an einen anderen, an Gott. I wtedy my zwracamy się do kogoś innego, a mianowicie do Boga. Zweitens bedeutet że das, dass wir Vertrauen haben zu dem, wir beten. Po drugie, to też i oznacza, że my mamy zaufanie do tego, do którego się modlimy. A po trzecie, my również też i wyrażamy naszą zależność w tej modlitwie. Ale jeżeli chodzi o modlitwy przyczynne, czyli takie prośby za czymś, za kimś, to jeszcze czwarty warunek jest potrzebny do spełnienia. Wir haben Gemeinschaft My mamy społeczność wtedy z Bogiem. Zanosić modlitwy przyczynne, to jest być również i w takiej ścisłej społeczności, można to określić słowem intymnej społeczności z Bogiem. bo my wtedy prosimy za kimś innym. A mieć społeczność z Bogiem to oznacza Wir haben an den wie mamy tego samego rodzaju zainteresowanie w tym przedmiocie modlitwy jak sam Bóg vertreten Ziel wie Gott to znaczy, że my reprezentujemy w tej modlitwie te same cele, jakimi też kieruje się Bóg. Akurat mi teraz przyszła na myśl jeden przykład. Abrahams To na przykład jest modlitwa Abrahama za Lotem. Abraham war auf dem Berg mit Gott in Gemeinschaft. Abraham był na górze razem z Bogiem w społeczności. Und vertrat im i on w modlitwie, teraz w prośbie przyczynnej, przedkładał Bogu te cele, których też celem, które były celem też Boga. I z tego można wyciągnąć wniosek, że nie jesteśmy w stanie modlitw przyczynnych zanosić za kimś innym, jeżeli sami nie będziemy. W dobrej społeczności z Bogiem. A następnie mamy tutaj wymienione w tym pierwszym wierszu dziękczynienia. Wielu braci przyjeżdża do wielu miejscowych zgromadzeń w danym kraju. I z reguły oni stwierdzają, że sehr viele bitten ausgesprochen werden, das ist auch recht so że wiele próśb jest wypowiadanych, to też jest prawidłowe. Ale również też stwierdzają, że mało jest wypowiadanego dziękczynienia. Lasst uns das nicht vergessen. O, nie zapominajmy właśnie tego. für eine macht uns das auch Jeżeli my zaczniemy dziękować za jakąś rzeczą, to to też sprawi, że będziemy szczęśliwi und dann wird ihnen für alle menschen I danne jest za wszystkich albo w tym niemieckim tłumaczeniu za wszystkich ludzi im grundtext steht hier bei dem wort für hyper das heißt für sie zu ihren gunsten w tekście oryginalnym nowego testamentu jest tutaj takie określenie dla dobra wszystkich ludzi das heißt wir beten für die Menschen, das heißt hier für Ungläubige. In Epheser 6 werden wir aufgefordert, für die Heiligen zu beten. W Efezjan, w 6 do tego, też się za Aber obwohl dieses Wort Hyper im Grundtext steht, habe ich Frau Müdigkeit, eine zweite Bedeutung daneben zu stellen. Ale pomimo tego, że to te słowo hipe w greckim języku jest zawarte w tym wierszu, to ja chciałbym przedstawić jeszcze. E, pozwólcie, że ja to tak teraz od siebie samego podam. Następne znaczenie. Z całą pewnością ta myśl nie jest błędna, chociaż nie jest na pierwszym miejscu w tym wierszu. auch der ungläubigen Menschen My modlimy się również w, na miejscu tych niewierzących ludzi do Boga, albo w miejscu, albo w zamian tych ludzi niewierzących do Boga. Der ungläubige mensch kauft das beim und Bo niewierzący człowiek kupuje chleb u piekarza i po prostu Jego. Und wir danken dafür anstelle des Ungläubigen, der który eben nicht tut. A my dziękujemy za ten chleb również, też i w miejscu tego człowieka niewierzącego, który nie dziękuje. I te wszystkie modlitwy my prowadzimy, aby doprowadzić do pewnego skutku, abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie. To jest jedna rzecz, ja. To jest bardzo piękna rzecz, nieprawdaż? Schön, gemütlich. Tak, bardzo mile i spokojnie. I chrześcijaństwo tak zwanego fotela. Jetzt was gesagt. Auf den Tisch und drehen. Może ktoś by jeszcze powiedział e, nogi na stół i pokręcić sobie założonymi palcami. Genau das ist nicht gemeint. Nie, właśnie akurat nie o to chodzi w tym wierszu. Sondern wir sollen beten mit dem Ziel nie, my powinniśmy się modlić, mając przed sobą ten jeden cel, abyśmy mogli nasze chrześcijańskie życie prowadzić w niezakłócony sposób. Aby w naszym kraju był spokój, żeby nie było terroru, anarchii i e, wojny. Kann man kaum für den Herrn leben. Bo w tych y, czasach, gdy jest niepokój, to rzadko się zdarza, że możemy żyć y, całkowicie dla Pana. Bo i w Waszym kraju, jak i w naszym kraju były takie lata, że nie było możliwości zorganizowania tego rodzaju konferencji. Und die Bitte, I dlatego ta prośba jest przedłożona. Damit wir Abyśmy mogli nasze życie małżeńskie nasze życie rodzinne nasze życie zborowe prowadzić z wszelkim zaangażowaniem i e, spokojem daran, nie odbierając przeszkód spowodowanych e, trudnymi okolicznościami. Auch dieses Gebet haben wir schon im Alten Testament. I tego rodzaju modlitwę również oglądamy w Starym Testamencie. In Jeremia 29 vers 7 w księdze Jeremiasza w 29. rozdziale w wierszu 7 wird gesagt und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe und betet für sie zu dem Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Księga Jeremiasza, 29. rozdział, 7. Wiersz. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Dann wird weiter gesagt, dass wir dieses Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. I dalej jest tutaj powiedziane w tym wierszu, abyśmy mogli to życie wieść we wszelkiej pobożności i uczciwości. Być pogrążony całkowicie w życiu chrześcijańskim to nie, w ogóle nie oznacza, aby znaleźć się w takim towarzystwie, które tylko dąży do zaspokojenia swoich własnych radości. Gott vor Gott leben, żyć bo, pobożnie czy bogobojnie przed Bogiem und in würdigem Ernst vor den Menschen. I w takiej godnej e, powadze, u nas jest napisane w uczciwości w obliczu wszystkich ludzi. Was ist eigentlich Gottseeligkeit? Właściwie, cóż to jest tego rodzaju pobożność? Vielfach wird auf diese Frage geantwortet. Wielokrotnie udzielano już odpowiedzi na to pytanie. Ist doch ganz einfach, selig in Gott. Ja, może ktoś powie, to jest bardzo proste być po prostu błogoszczęśliwym w Bogu. Aber stimmt nicht. Ale to nie zgadza się. Dann würde müselig bedeuten selig sein in der mühe. Wtedy by um, te określenie, że Ach so. Okej, okay. das sind in die Trudno te idioma, idiomatyczne określenia przetłumaczyć na język. Ja to teraz wyjaśnię pozytywnie, co to znaczy pobożność. To po prostu oznacza być w jednomyślności z Bogiem, aby prowadzić pobożne, Bogu oddane życie. Das böse meiden. Unikać złego, a trzymać się dobrego. To jest właśnie pobożność. Dann wird, um diese Dinge zu unterstreichen, noch in Vers 3 gesagt: Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. I aby te rzeczy właśnie podkreślić, jest w Wierszu trzecim to streszczone: Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, zbawicielem naszym. Was ist gut und angenehm? Dobrą i miłą, wenn wir Vers 1 praktizieren to, co jest w zapisane, Also dieses Gebetsleben führen. A więc, tego życie das ist gut jest wtedy dobre, Und hier steht im Grundtext ein Wort das meint das ist an sich schön. I w oryginale tego nowego testamentu jest tutaj użyte słowo greckie samo w sobie rzeczą piękną. Unabhängig von den Auswirkungen. Niezależnie od rodzaju wykładni tego. Es gibt ja zwei Worte im Grundtext für gut. Bo są dwa słowa w oryginale na określenie rzeczy dobrej, dobro. Das eine Wort meint gut in den Auswirkungen für die anderen. Dobro w skutkach dla innych. und ein anderes Wort und das steht hier meint es ist an sich gut und schön und es gibt auch Dinge die sind angenehm vor Gott Ale są rzeczy, które są przed wir haben in Kapitel 5 auch noch etwas was angenehm ist I w piątym rozdziale oglądamy też takie rzeczy, które są miłe przed Bogiem. Zm. Beispiel in Vers 4 am Ende: Wenn man den Eltern Gleiches vergilt, dankbar zurückerstattet, das ist angenehm vor Gott. Piąty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, koniec czwartego Wiersza: I oddawać rodzicom, co im się należy, to bowiem podoba się Bogu. Daran hat Gott gefallen. Tak, w tym Bóg znajduje swoje upodobanie. Wir in diese Pytajmy się wielokrotnie w tym właśnie kierunku zdążając, bo my zbyt często w swoim życiu chwytamy się na takim sposobie myślenia: czy to jeszcze mi wolno? I wtedy cieszymy się, jeżeli znajdziemy potwierdzenie, bo to nie jest napisane w słowie, żeby to nie było wolno. Ale Nie, pytajmy się przeciwnie temu: Czy Bóg będzie z tego ucieszony, co ja teraz mam zamiar uczynić? I już w ten sposób nasz sposób zachowania będzie bardzo mocno uregulowany. Und zwar ist das gut Heiland, Gott. Ale dalej my możemy czytać, co jest dobre i miłe przed Bogiem, zbawicielem naszym. Das ist ein Ausdruck, der besonders die Hirtenbriefe von Timotheus und Titus kennzeichnet. To jest wyrażenie, które szczególnie charakteryzuje te listy pasterskie do Timotheusza i Tytusa. Dazu mal einige allgemeine gedanken. I do tego wyrażenia kilka takich ogólnych myśli. Und verteidigen. Jest to bardzo miłe i dobre, jeżeli my te prawdy o Chrystusie będziemy miłowali, mocno się ich trzymiali i będziemy je bronili. A Ale jeżeli tylko i wyłącznie te myśli będziemy mieli tylko w sercu? i nie będziemy reprezentowali Boga zbawiciela, dann sind wir im Blick auf die Wahrheit einseitig geworden. To my, jeżeli chodzi o prawdę, stajemy się tylko jednostronnymi. Wtedy nie będzie to już zdrową całkowicie nauką. To jest akurat takie piękne w tym liście do Timotheusza. My w tym domu Bożym reprezentujemy Boga Zbawiciela, der którego dobroć jest skierowana do wszystkich ludzi, który pozwala, by jego słońce świeciło zarówno na sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych, Dla Boga, do Boga, który wszystko podtrzymuje przy życiu, to my tego Boga właśnie reprezentujemy. Również też i w modlitwie za wszystkimi ludźmi. Und dieser God will etwas. I ten Bóg Zbawiciel że chce czegoś. Was will co On sobie życzy? Dass alle żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Aber es doch gar nicht alle Ale przecież nie będą wszyscy zbawieni. A więc to nie zawsze dotyczy tego, co Bóg chce. Tak jetzt czy nie? Jetzt wir gut Teraz musimy bardzo dobrze uważać. Es geht an dieser Stelle nicht um den Ratschluss Gottes. Duftem nie chodzi o postanowienie Boże. Wenn es um den Ratschluss Gottes geht, dann wird das 100% eintreten, was er will. Jeżeli chodzi o postanowienie czy zamiar Boży, to 100% to się wypełni co Bóg chce, aby się wypełniło. Ich nenne mal die eine Stelle aus dem Epheserbrief, die wir heute schon mal hatten. I wymienię jedno miejsce z listu do Efezjan, które dzisiaj żeśmy już też wspominali. Efezjan pierwszy rozdział Gott will Bóg chce. Aby wszystko zostało zgromadzone pod jedną głową mianowicie Chrystusem. Taka jest wola Boża, jeśli chodzi o te tysiącletnie królestwo. Ale tutaj jest pokazany zamiar Boży albo cel, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale ludzie w swojej własnej samowoli sprzeciwiają się woli Bożej. Also, er will, dass alle errettet werden. A więc chce, aby wszyscy byli zbawieni. Und wenn einer nicht errettet wird? A jeżeli ktoś nie będzie kiedyś zbawiony? Dann nicht deshalb, weil Gott es nicht wollte, sondern weil er nicht gewollt hat. To nie z tego powodu, że to Bóg nie chciał, tylko z tego powodu, że ten człowiek tego nie chciał. In 2. Petrus 3 Vers 9 steht es in anderer Form: Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. W drugim liście Piotra 3, wiersz 9 jest napisane to w innej formie. Bóg nie chce, aby ktokolwiek poszedł na zginienie. I teraz możemy przejść do takiego zdania uzupełniającego. I ja to wyjaśnię teraz wszystko razem. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Leider. Niestety, good, niestety der Vers oft so ausgelegt, Bardzo często ten wiersz jest właśnie tak wykładany gemeint. Oczywiście wykładowcy tego rodzaju mają dobre zamiary, że tak go wykładają Und man sagt, I mówią tak will zwei Dinge. Bóg chce dwóch rzeczy Erstens will he, dass alle werden. Po pierwsze chce, żeby wszyscy byli zbawieni I po drugie chce, żeby wszyscy byli zbawieni a po drugie, chce On jeszcze do tego, dass alle die von und der aby wszyscy poznali prawdę o Chrystusie i o zgromadzeniu. Will Gott. Naturalnie Bóg sobie tego życzy, Aber das steht nicht hier. ale tak nie jest to tutaj napisane. Hier geht es nicht um Gedanken, der wurde. Tu, w tym wierszu, nie chodzi o tę myśl, którą przed chwilą wymieniłem, der Vers bedeutet, ale ten wiersz oznacza, Man kann nicht errettet werden, wenn man nicht zur Erkenntnis von Wahrheit kommt. Nie można być zbawionym, jeżeli nie dojdzie się do poznania prawdy. Nämlich von Wahrheit im allgemeinen Sinn. Mianowicie prawdy w ogólnym tego słowa znaczeniu. Hier ist nicht eine spezielle Wahrheit gemeint. Tutaj nie chodzi o jakąś specjalnego rodzaju prawdę. Und ich möchte jetzt mit einigen Bibelstellen, weil das so wichtig ist, wirklich beweisen. A Ja chciałbym to niektórymi miejscami biblijnymi, które są bardzo ważne teraz podkreślić. Wir bleiben zunächst mal in unserem Brief. Najpierw zostańmy w treści naszego listu. Kapitel 4, Vers 3. Czwarty rozdział, trzeci wiersz. Da heißt es, Ist hier dass es Menschen gibt, die da verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten. Tacy, die, Menschen, die, die, erkennen, die Gott zur Annahme mit Danksagung gegeben hat. Für wie, Für wen? Für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Das ist keine spezielle christliche Wahrheit. To nie jest specjalnego rodzaju chrześcijańska prawda. Aby oni przez to poznanie prawdy uwierzyli, to jest jedna rzecz. Das heißt die Wahrheit über Gott. To znaczy, chodzi tu o prawdę o Bogu który w łasce kieruje się do wszystkich ludzi. i tą prawdę o samym sobie, Że my sami potrzebujemy właśnie zbawienia. I teraz przejdźmy do drugiego listu do Tesaloniczan. Kapitel do drugiego rozdziału, da steht in Vers 10. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, tam jest napisane w wierszu 10 dass die Menschen verloren gehen. Warum? Że ludzie idą na potępienie. Weil sie Dlaczego? Weil sie die Liebe zur nicht haben. Ponieważ nie przyjęli miłości do prawdy. Genau das, wozu Gott sie in to dokładnie tego, co Bóg ich wzywa w tym drugim liście do Tymotheusza. I dwa wiersze dalej w tym drugim liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale, sie werden gerichtet. Warum? Weil sie der nicht haben. ale zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie. Das soll genügen. Ich könnte noch eine ganze Anzahl von Stellen anführen. Vielleicht N doch noch eine. Niech to Można by było przytoczyć w, w, dużą liczbę tego rodzaju Ale jedno podam. In Römer 2. Vers 8. Da ist die Rede von denen, die der Wahrheit ungehorsam sind. Mowa, co... Tutaj czytamy o ludziach, którzy nie poważają prawdy, a wręcz jej się sprzeciwiają. Drugi rozdział, ósmy wiersz listu do Rzymian. Takich spotka gniew i pomsta Boża. I teraz przejdźmy do naszego tekstu, do wiersza piątego. Gottes Wille, dass alle Menschen errettet würden, überhaupt erfüllt werden kann. Nochmal, oder? Ja. Wenn Gottes Absicht es ist, dass alle Menschen errettet werden, to jest Bożym zamiarem, żeby, żeby być zbawieni, dann musste vorher etwas geschehen, sonst hätte Gott das nicht wünschen können. to musiało się wcześniej coś stać, co by to umożliwiło, bo inaczej Bóg nie mógłby sobie tego życzyć. I to, co wcześniej musiało się zdarzyć, zostało opisane w tym wierszu piątym. Bóg jest jeden, to już było znane w Starym Testamencie. jest Nicht speziell christliche Wahrheit. To nie jest tylko chrześcijańska prawda. Szybciutko jedno miejsce z piątej księgi mojżeszowej ze starego testamentu, które to też podkreśla. Vers 4. Ósmy rozdział, 5. Mojżeszowa, ósmy rozdział, wiersz. Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. 5. Mose 6, Vers 4. Szósty rozdział, przepraszam. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział, czwarty wiersz. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Ale w połączeniu z tym wierszem pojawia się specjalnie tylko chrześcijańska prawda. że jest tylko jeden pośrednik Zwischen Gott i Menschen. Pomiędzy Bogiem a ludźmi. Der Mensch Christus Jesus. Człowiek Chrystus Jezus. Ein Gott bekannt. Jeden Bóg Jest to rzecz znana. Aber eine Mittler. Ale tylko jest jeden pośrednik. Zwischen wim. Pomiędzy kim? Zwischen uns und Gott. Pomiędzy nami a Bogiem? Nein. Nie. Zwischen Gott und uns. Pomiędzy Bogiem a nami. Die Menschen haben jahrtausende lang versucht, die Kluft, die durch die Sünde entstanden war, zu überbrücken. Przez tysiące lat ludzie starali się tę przepaść, która powstała z powodu grzechu, w kierunku do Boga przekroczyć, zasypać. Viele Wege ersonnen und erdacht. I wymyślili wiele różnorodnych dróg, Gott zufrieden zu stellen. aby na tych drogach zadowolić Boga. Ale żaden z tego rodzaju mostów nie sięgnął do drugiego brzegu. A każda drabina przystawiana do tej przepaści była za krótka. My nie potrafiliśmy przejść do Boga. I wtedy dopiero Bóg przyszedł do nas. I wtedy dopiero Bóg przyszedł do nas. A to mianowicie w osobie swojego syna. Der Mensch Człowiek Chrystus Jezus. nicht mensch war. Który wcześniej nie był człowiekiem. Das war der ewige on był tym wiecznym synem. Dann kam der I wtedy nadeszła ta chwila, er auf die Erde kam. gdy on przyszedł na tą Ziemię. War Prawdziwy Człowiek. Von einer Frau geboren, mit einer menschlichen Natur, einer menschlichen Seele, mając, e, ludzką naturę, ludzką duszę, mit einem menschlichen Leib und mit menschlichen ausgenommen die Sünde, za. Wir stehen jetzt hier vor einer Tatsache, Umiłowani, teraz stehen wir vor faktem. Die wir ewig Który będziemy wiecznie uwielbiać. Wurde mensch. Bóg stał się człowiekiem. O welch o jakiego, wielkie miłosierdzie kann nur sein, dass wir Następstwem tylko może być to, że my w podziwie będziemy go uwielbiać. Aber das war nötig. Ale to było rzeczą konieczną. Wenn die Absicht Gottes zur Errettung von Menschen erfüllt werden konnte. Jeżeli ten zamiar Boży, zbawienia ludzi, miał się spełnić, wird von gesagt, i wtedy o tym człowieku, Chrystusie Jezusie, jest powiedziane, er sich gab, który samego siebie dał. Das seine a to oznacza jego dobrowolne oddanie samego siebie. Das haben wir in Lied. Myśmy o tym śpiewali w naszej pieśni. To ja eine fast nicht zu begreifende, tatsache. Jest to prawie, że nie do pojęcia, rzeczywistość czy fakt, który nie skończymy nigdy uwielbiać. I gerade mal Johannes 10 auf. I otwórzmy krótko teraz Ewangelie Jana 10 rozdział. Znany 17 wiersz Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Das ist genau dasselbe. Freiwillig gegeben. Jana 10, 17 Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje dobrowolnie je położył. Ich lasse es von mir selbst. Ja je sam daję od siebie samego. Aber indem er das freiwillig tat, i w tym, że on to dobrowolnie uczynił, er to jednocześnie również też i był posłuszny. Habe ich von Vater Bo czytamy, to przykazanie odebrałem od ojca mego. Das ja das, was uns so oft macht. To jest właśnie to, co tak często nam sprawia problemy. Freiwillig tun i gleichzeitig gehorsam sein bringen wir fast nicht zusammen. Jakże trudno nam to razem połączyć dobrowolnie, a jednocześnie w posłuszeństwie coś uczynić. Ale w osobie Pana Jezusa była to doskonała jedność, gdyż to, co On chciał dobrowolnie chciał, War ein absolute übereinstimmung mit dem was auch gott wollte. było w absolutnej jedno myślności z tym co również chciał bóg. und es war seine Freude, było jego radością das zu tun was unter dem gebot gottes ihm auferlegt war. aby uczynić to co z tego przykazania czy rozkazu bożego zostało mu powierzone aby uczynił. also er gab sich selbst a więc czytamy, że on dał samego siebie. Als Lösegeld für alle. Szósty wiersz tego drugiego rozdziału złożył jako okup za wszystkich. I teraz jeszcze raz muszę powiedzieć wyjaśnienie co do tego słowa za. Und das ist jetzt wichtig, ganz wichtig. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Hier steht wieder das Wort Hyper. Tu znowu jest to greckie słowo hype. I nie anty. Wenn dort anti. Würde, Gdyby tam było napisane po grecku słowo dann, anti, dann würde die To wtedy by Słowo Boże uczyło, naukę, że wszyscy ludzie kiedyś będą zbawieni. Nein, der Jesus ist nicht stellvertretend, in Klammern anti, für alle Menschen gestorben. Nie, Pan Jezus nie zmarł zastępczo za wszystkich ludzi. Stellvertretend ist er nur für die gestorben, die das Opfer im Glauben annehmen. On zastępczo zmarł tylko za tych ludzi, którzy jego ofiarę przyjmą dla siebie samego. Dazu lese ich jetzt die Parallelstellen aus Matthäus 20. I do tego musimy przeczytać porównawcze miejsce z Mateusza z 20. rozdziału. 28 28, wiesz Mateusza 2028. ostatnie zdanie, Lecz jest służył um sein życie swoje na okup za wielu Und da steht im anti. i tu w tym miejscu jest to słowo anti, So genau jest słowo tak dokładne jest słowo Boże. Also an der vielen, eben nicht a więc okup na, y, za wielu, a nie za wszystkich. A więc tutaj, żeśmy to na pewno zrozumieli, że tu chodzi o przebłaganie, a nie y, zastępcza śmierć za wszystkich. A Pan Jezus dokonał właśnie tego przebłagania w tej ofierze całopalnej. To jest właśnie ta strona tego przebłagania za grzechy. To znaczy, że Pan złożył tego rodzaju ofiarę, że ona była zgodna ze wszystkimi żądaniami Bożymi. Er hat in diesem Opfer den Zorn Gottes über die Sünde beschwichtigt. Und in e, tej ofierze załagodził ten gniew Boży. I als er zur Sünde gemacht wurde. I w tym momencie, gdy on został uczyniony grzechem. seines Opfers zu Gott empor. Wtedy ta woń przyjemna jego ofiary wstąpiła do Boga. völlig unabhängig davon. Załkowicie niezależnie od tego, Was opfer der Menschen würde, co ta ofiara dla dobra ludzi sprawi. Selbst wenn sich nie ein Mensch bekehrt hätte, nawet gdyby nie miałby się nawrócić ani jeden człowiek, nach dem opfer des Herrn, po dokonanej ofiarze pana Jezusa, dann werde doch Sühnung geschehen. To jednak byłoby dokonane przebłaganie. Dann Gott auf's größte worden durch das opfer Sohnes. To Bóg będzie, byłby wtedy e, w najwyższy sposób uwielbiony przez ofiarę swojego Syna. A więc to dzieło Pana jest wystarczająco wielkie, aby rzeczywiście wszyscy ludzie do Niego przyszli. Aber es wird nur denen angerechnet, die wirklich kommen. Ale zaliczone jest na dobro tylko tych, którzy w rzeczywistości przyjdą do niego. Lasset mich noch eine Stelle aus Römer 9 dazunehmen. Jeszcze przeczytajmy jedno miejsce z listu do Rzymian z dziewiątego rozdziału. Ich hoffe, dass. Gegen alle und auf alle. Wer weiss, wo die steht? Römer 3, dziękuję. Ja, vielen Dank. Trzeci rozdział, przepraszam. So, da heißt es in Vers, Römer 3, Vers 22, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben gegen alle. Römer 3, Vers 22. Aber gegen alle steht da. Vers 22, Christus Jesus für Angebot A więc ta oferta Boża ona jest skierowana dla wszystkich albo dla dobra wszystkich. Es aber nur auf alle, die da glauben. Ale tylko będzie zaliczona tym, którzy uwierzą. I to musi być poprzedzające. Denn nur auf dieser Grundlage der geschehenen Sühnung kann Gott in Gnaden gegenüber dem Sünder handeln. Bo tylko na podstawie dokonanego przebłagania, Bóg może właściwie teraz wejść na przeciwy temu grzesznikowi. Oder anders ausgedrückt? Albo inaczej, to wyrażając? Vergebung von Sünden kann es nur deshalb geben, weil Gott Sühnung, Gott gegenüber Sühnung geschehen ist. Przebaczenie grzechów może nastąpić tylko dlatego, że dla Boga zostało uczynione przebłaganie przez Jego Syna. I tak, będąc akurat przy tym temacie, że możemy te wszystkie pojęcia gruntownie wyjaśnić, chciałbym krótko powiedzieć o tym pojednaniu. Sühnung jest nicht Przebłaganie to nie prze, e, pojednanie. Noch einmal, Gott forderte Sühnung, weil er zu Recht über die Sünde zürnte. Bóg żądał przebłagania, bo on e, miał prawo osądzić grzesznika. Und das ist I to stało się. Durch das Jesus, Poprzez całopalną ofiarę Pana Jezusa. Noch einen Vers dazu aus dem ersten Johannesbrief. Jeszcze jeden na ten temat, z pierwszego Listu Jana, Kapitel 2 Vers 2. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Jest za nasze, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das sage ich jetzt bewusst dazu. Nicht die Sünden der ganzen Welt sind, sind vergeben. To nie oznacza, że są Aber sein Sühnungswerk ist so groß, dass nicht nur die Juden errettet werden können, sondern die ganze Welt. Aber sein ist so groß, że e, przebłaganie mogą otrzymać nie, za grzechy nie tylko e, Żydzi, ale cały świat. Ale to wcale nie oznacza, że wszyscy ludzie automatycznie są pojednani z Bogiem. Übrigens Gott nie mit uns versöhnt werden. No tak, poza tym to Bóg nigdy nie musiałby być z nami pojednany. Versöhnung setzt immer Feindschaft voraus. Bo to pojednanie zawsze poprzedza wrogość. Wszyscy małżonkowie z całą pewnością to rozumieją. Nie to, żeby oni byli dla siebie wrogami, tego nie mam na myśli. Ale, ale jeżeli pomiędzy mną i moją żoną coś nie będzie się zgadzało, jeżeli coś pomiędzy nami weszło, i to o tym mówi pierwszy list do Koryntian, siódmy rozdział. Wtedy oni muszą się pojednać ze sobą. To oznacza, że muszą znowu odbudować ten pierwotny stan. Tak, taki stan, jaki był wcześniej, zanim oni się poróżnili. To jest właśnie pojednanie. Na podstawie tego dzieła Dokonanego przez Pana Możemy my być pojednani z Bogiem Dlatego, że byliśmy we wrogości W stosunku do Boga Ale Bóg jeszcze o wiele więcej uczynił Nie tylko ten stary stan on nie tylko, że odbudował ten stary stan przed upadkiem w grzech, ale on nas prowadził w nowy związek, który w ogóle nie istniał jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech. On nas uczynił synami i dziećmi. Das heißt, unsere jetzige Beziehung ist auf der Grundlage der Versöhnung eine weitaus höhere, als sie der Mensch im Paradies hatte. Das bedeutet, dass unser Zwunsek Bogiem jetzt in einem ziemlich höheren stopniu ist als der Zwunsek, istniał zwischen Menschen und Bogiem im Raju Und das Zeugnis davon a tego, hat der Apostel Paulus zu seiner Zeit verkündigt. Świadectwo tego to apostoł Paweł właśnie za czasów swojego życia szeroko głosił. Das heißt, als er auf der Erde seinen Dienst wtedy, gdy on na tej Ziemi wykonywał swoją służbę, er war dazu bestellt worden oder bestimmt worden, on do tego został powołany. Durch den Herrn, przez tego uwielbionego Pana, der ihm auf dem Weg nach Damaskus erschienen war, Tego Pana, który mu się ukazał na drodze do Damaszku. Dieser ist mir ein auserwähltes on jest tym wybranym naczyniem, aby moje imię nieść przed synów Izraela i przed wszystkich ludzi. I sagt von apostoł Paweł teraz powiedział o sobie trzy rzeczy. Ich bin Herold. Ja jestem tym heroldem. Apostel. Jestem apostołem. Und ein Lehrer. I nauczycielem. Der Herold bringt eine Botschaft. Herald, czyli kaznodzieja, jak u nas jest to napisane, przynosi pewnego rodzaju poselstwo. Zu der damaligen Zeit war das üblich, w tamtejszych czasach było to oczywiste, że, wenn ein Krieg stattgefunden hatte, że, jeżeli e, wybuchała jakaś wojna, eine von der Siegreichen Seite, to e, jedna osoba z tej e, strony zwycięskiej, Biegła do króla i e, zwiastowała, przynosiła mu te poselstwo o dokonanym zwycięstwie. So hat der Paulus, diese wunderbare Botschaft weitergetragen. I w ten właśnie sposób, apostoł Paweł był tym, który niósł to cudowne poselstwo. Und war er ein A po drugie, on był apostołem. To oznacza, że on miał autorytet. aby te poselstwo dalej przekazywać. Było to bardzo pewne, zabezpieczone źródło. Bo Apostoł Paweł też powiedział kiedyś do, ty, do Tymoteusza, ty wiesz, komu ty uwierzyłeś. Na Paulus sich selbst I wtedy apostoł Paweł miał też i samego siebie. Er war der mit Autorität begleitete Gesandte Herold. Tym, e, und er hat eine Gabe. Die Gabe des Lehrers. Dar Dann fügt er noch hinzu, dass er die Wahrheit sagt und nicht lügt. I on do tego jeszcze dodaje, że on tutaj mówi prawdę i nie kłamie, to jest siódmy wiersz drugiego rozdziału. I że on we wierze i w prawdzie te rzeczy będzie przekazuje dalej. We wierze to oznacza, że on w praktyce sam osobiście je urzeczywistnił w swoim życiu. Und in der Verkündigung war er wahr. A w głoszeniu był naprawdę prawdą. I teraz chciałbym zdanie skierować szczególnie do mężczyzn. Ja powiedziałem, że tutaj chodzi o tą cechę charakterystyczną, że Dom Boży to jest dom modlitwy. I i w tym Domu Bożym, w tym Domu Modlitwy, apostoł Paweł tutaj przedstawia swoją wolę. Ta wola jest dwojakiego rodzaju. Jedna część tej jego woli dotyczy właśnie mężczyzn. I druga część, w wersie 9, dotyczy właśnie mężczyzn. A druga część w dziewiątym wierszu i w następnych wierszach skierowana i dotyczy niewiast. Jest w chrześcijaństwie rozpowszechniona tego rodzaju myśl. To było tylko takie marzenie apostoła Pawła. Pan w ogóle tego nie chce. To, to tylko chciał, chciał Paweł. Damit diese nicht haltbar sein kann, I że ta myśl rzeczywiście nie może się ostać, to chciałbym pokazać, gesagt, wer Mann Paulus war. to wcześniej jest napisane, kim ten mąż Paweł był. Als er einen von Gott aus. A więc on tutaj wypowiada, Tą, e, podpartą autorytetem autorytetem apostolskim swoją własną wolę. Und der wille bedeutet, A ta wola jego oznacza, dass die Männer an jedem ort ósmy wiersz, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Die mężczyźni. Und nicht die A nie niewiasty. Es geht hier um ein chodzi tutaj o tą publiczną modlitwę przed, przed innymi osobami und dieses gebet obliegt ausschließlich dem I tam, ta, tego rodzaju modlitwa publiczna przynależy się tylko i wyłącznie mężczyźnie. Das heißt in den fällen wo frauen und männer zusammen anwesend sind. To znaczy w tych przypadkach gdy mężczyźni i niewiasty są zgromadzeni razem. Wenn frauen allein sind, jeżeli niewiasty są tylko pomiędzy sobą, to na pewno jest rzeczą dobrą, aby niewiasty się modliły. Ale nawet wtedy, gdy głośno i w obecności innych niewiast się modlą, niech modlą się, mając nakrytą głowę. Również, jeżeli będą niewiasty zgromadzone na e, śniadaniu. Ale dzisiaj to wygląda całkiem inaczej. Robi się tak, że każdy tylko skłoni głowę sam dla siebie w modlitwie, podziękuje za posiłek i problem jest rozwiązany. Wäre nicht gut, so zu machen. Ale z całą pewnością nie byłoby to rzeczą dobrą, gdyby było tak zrobione. Jeżeli niewiasta będzie sama w domu, bo nie ma mężczyzny i ze swoimi dziećmi zasiada do posiłku, wtedy ona niech nakrywa swoją głowę i głośno się modli. 1 Korinther 11. O tym właśnie dokładnie mówi pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział. I właśnie akurat w tym miejscu najczęściej zawodzą niewiasty. Myśmy troszeczkę oddalili się od tematu. Männer, wenn w naszym ósmym wierszu mowa jest o modlitwie mężczyzn, gdy mężczyźni i niewiasty są razem zgromadzeni. Przy stole rodzinnym, jeżeli cała rodzina jest zgromadzona, nie modli się niewiasta, ale mężczyzna. Tam na statku modlił się też Paweł, a nie niewiasta. In gemeinsamen Jugendstunden von Mädchen und Jungens beten Frauen nicht. Na wspólnych godzinach młodzieżowych do słowa Bożego, gdy są obecne i Dziewczęta i Chłopcy, modlą się tylko Chłopcy, a nie Niewiasty. Sondern die Männer. Tylko Mężczyźni. Warum nicht die Frau? Dlaczego nie modlą się niewiasty? Weil sie in dem Augenblick, wo sie in Gegenwart von Brüdern betet, autorität über die brüder, die Dlatego, że jeżeli ona modli się w obecności innych obecnych mężczyzn, to ona przywłaszcza sobie autorytet mężczyzny, który do niej nie przynależy. I w tym momencie ona panuje nad tymi obecnymi mężczyznami. Sie führt die ganze anwesende Gruppe im Gebet an. Und Brüder sitzen dann demütig zu Füßen einer betenden Frau. A w u stóp się Und genau das will der Herr nicht. I tego Pan sobie nie życzy. Deshalb beten die Männer. Modlą się Und Jetzt werden drei Dinge genannt. I, I tutaj są wymienione trzy rzeczy jako te warunki konieczne pod względem moralnym. an jedem Ort beten Sie. Ale jeszcze wcześniej jest to bardzo ważne, że modlą się na każdym miejscu. Das heißt auch in der Versammlung. To znaczy również i w zgromadzeniu. Nicht nur, aber auch. Nie tylko, ale też w zgromadzeniu. Und lieber Bruder, wenn du schon jahrzehntelang in die Versammlung gehst und noch nie ein Gebet gesprochen hast. I kochany bracie, jeżeli ty dziesiątki lat chodzisz do zgromadzenia i jeszcze nigdy nie wypowiedziałeś jakiejś modlitwy, to mówisz w stosunku do tego przeczytanego wiersza: Wszyscy mężczyźni tak, to ich dotyczy, ale mnie to nie dotyczy. To wtedy ten wiersz musisz tak sobie przetłumaczyć. Wszyscy mężczyźni muszą się modlić, ale ja mogę być cicho. Nimmst du die Stellung einer Schwester ein. Bo wiedz, że ty wtedy w tym momencie przyjmujesz stanowisko niewiasty. Andere Brüder haben gesagt, dann Zeit, dass du dein Inni bracia jeszcze powiedzieli, że przyjdą jeszcze może i takie czasy, że zaczniesz zakładać chustę na głowę. einmal, czy kiedykolwiek się zastanowiłeś nad tym, że przez Twoją modlitwę jesteś zbudowaniem dla zgromadzenia? Willstu tak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział. Czy nie chciałbyś nigdy niczego dodać dla zbudowania zgromadzenia? Sie hände I czytamy dalej, że mężczyźni niech modlą się, wznosząc czyste albo święte ręce. So Czyli mężczyźni mają tak stawać? Nie, to nie jest zabronione. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, co mamy zrobić z naszymi dłońmi, gdy się modlimy. A w Starym Testamencie możecie przeczytać w Księdze Ezdrasza, es że właśnie w ten sposób mężczyźni się modlili, wznosząc swoje ręce do Boga. Die Schrift spricht von Gebeten, wo jemand steht, bismo mówi nam o modlitwach, gdy ktoś stoi. Wo jemand sitzt, gdzie ktoś siedzi, und wo jemand liegt, gdzie ktoś leży. Aber egal wie man sich in der Körperhaltung jetzt gibt, er obojętnie w jakim ułożeniu ciała ktoś będzie się znajdował. Die Hände sollen immer heilig sein. Dorawsze jego ręce powinny być święte. Die czyste. Anmerkung, die Anmerkung, ach so, die Fußnote habt ihr nicht. Das heißt reine Hände. Tu, y, mamy napisane, mają być to ręce. Das bedeutet, ich kann nicht in der Sünde leben und den Geschwistern zum Anstoß sein und dann Mund der Geschwister sein. Hier wird nicht eine Fehlerlosigkeit gefordert, dann könnte kein Bruder beten. Tutaj nie jest wymagane, żeby ktoś był w swoim życiu bezbłędnym, bo to wtedy by oznaczało, że żaden z braci nie może się nigdy modlić. Ale wiedz o tym bracie, że jeżeli twoje życie jest powodem zgorszenia dla pozostałych wierzących, to nie możesz modlić się publicznie. I dalej czytamy bez gniewu. E, Kochany bracie, jeżeli ty e, w niedzielę rano jeszcze się pokłócisz przed zgromadzeniem ze swoją żoną. So hast, war, i tak rzeczywiście będziesz e, bardzo zdenerwowany, bo ten guzik w twojej koszuli niedzielnej już kolejny tydzień nie jest przyszyty. I jeżeli tego wybuchu złości nie uregulujesz w obliczu Pana, to musisz w tej godzinie milczeć. Tak jest tutaj napisane. Bez gniewu. A jeżeli Twoje serce jest pełne gorzkości w stosunku do innego brata, wtedy nie możesz być ustami Zgromadzenia. Und ohne zweifelnde Überlegung. Jakobus sagt, wer bittet, der bitte ohne irgend zu zweifeln. Jakob napisał, że, jeżeli ktoś prosi, to prosi, Wir dürfen nicht in unserem Gebet unsere zweifelnde Gedanken übertragen auf die Geschwister. My nie, nie wolno nam w modlitwie nasze myśli, wątpliwości przekazywać na innych wierzących w naszej modlitwie. W modlitwie nie ma być niepewność przekazywana, ale właśnie pewność i e, stabilność. I na zakończenie chcielibyśmy wyciągnąć z tego przeczytanego urywku wnioski. Ihr lieben Schwestern betet so viel ihr könnt um Johanneschostre, modlce ile tylko potraficie. Aber in der Öffentlichkeit vor anderen überlasst das den Männern. Alle jeżeli chodzi o publiczne wystąpienie zostawcie to waszym mężom. Und wir als Brüder wollen dieser Aufforderung nachkommen. A my jako bracia chcemy sprostać temu żądaniu. Ich will, dass die Männer beten. Ich chcę, aby mężczyźni się modlili. Und wenn wir das mehr praktizieren würden, I gdybyśmy to więcej praktykowali, wtedy nie jedna bieda mogłaby być już usunięta, a zgromadzenie o wiele bardziej mogłoby być zbudowane.